za siedmioma lasami, za siedmioma górami, za siedmioma rzekami i tak dalej, w pewnym lesie pracowało dwóch drwali. Byli to zupełnie różni drwale. Pierwszy z nich pracował w pocie czoła, nieustannie w niewiarygodnym napięciu, z niesamowitą energią. Po prostu nieustannie machał swoją siekierą bez chwili odpoczynku. Dawał sobie może jedną sekundę, żeby tylko odetchnąć i po prostu wielogodzinnie, nieustannie rąbał drzewa. Drugi drwal był zupełnie inny. Co mniej więcej 45 minut robił prawie półgodzinną przerwę, kiedy siedział i odpoczywał. Potem znowu pracował przez 45 minut, potem znowu siedział i odpoczywał. Wieczorem, kiedy skończyli pracę, okazało się, że ten drugi drwal, ten, który odpoczywał, ma urąbane dwa razy więcej drewna od tego pierwszego. Ten pierwszy, zupełnie zdziwiony, bo pracował cały dzień bez wytchnienia, podszedł do swojego kompana i pyta: słuchaj, jak to jest możliwe? Jak ty to zrobiłeś? Przecież widziałem, że co chwilę spędzałeś długi czas na odpoczynku. Wtedy drwal, ten drugi, powiedział: widzisz, bo kiedy odpoczywałem, to ja ostrzyłem swoją siekierę. Kochani, można robić różne rzeczy. Można dążyć do różnych celów. Można chcieć osiągnąć różne wyniki. I oczywiście, że nasza praca, nasza wytrwałość jest ważna. Nasza intensywność jest istotna. Ale pytanie, czy czasem po prostu robimy jak głupi, nie myśląc? A czasem potrzeba odpocząć, trzeba nabrać sił, trzeba sobie przygotować narzędzia, trzeba mieć rzeczy, które są potrzebne, żeby to dobrze wykonać. Bo sama intensywność, sama robotność może się okazać, że jest niewystarczająca.